Kupiłeś lub posiadasz brandowany telefon? A może denerwuje Cię długie oczekiwanie, aż operator zaakceptuje nową wersję Androida? W tym filmie postaram się rozwiązać Twój problem. Cześć, nazywam się Mateusz Karpiesz i w tym poradniku pokażę Ci, jak zmienić kod CSC w telefonach Samsung oraz przeprowadzić poprawnie cały proces z wykorzystaniem programu SamKey. Krok pierwszy. Jeśli posiadasz program antywirusowy, uruchom go, a następnie wyłącz w nim opcję ochrony w czasie rzeczywistym. Jeżeli nie możesz znaleźć tej opcji w swoim programie, to po prostu wyłącz cały program antywirusowy. Dlaczego? Programy takie jak SamKey są uważane za wirusy, dlatego przed pobraniem programu SamKey zaleca się wyłączenie programu antywirusowego. Krok drugi. Uruchom swoją przeglądarkę internetową i przejdź na stronę samkey.org/download lub pobierz moją paczkę, którą udostępniam Ci w opisie tego filmu. Ważne, jeżeli oglądasz ten film ponad miesiąc od publikacji, nie pobieraj mojej paczki, ponieważ program może być już dostępny w nowszej wersji. W tym wypadku pobierz program SamKey oraz sterowniki USB do telefonu Samsung bezpośrednio ze strony samkey.org. Krok trzeci. Zainstaluj wcześniej pobrane sterowniki oraz program SamKey. Jak widzisz, ja już mam zainstalowane sterowniki, więc wyskakuje mi komunikat. Ale mimo tego zainstaluję je jeszcze raz. Ważne, aby podczas instalacji programu SamKey nie zmieniać ścieżki instalacyjnej. Zachowaj domyślną wartość. Po instalacji uruchom program SamKey jako administrator. Krok czwarty. Uruchom ustawienia w swoim telefonie i przejdź do zakładki Informacje o telefonie, a następnie informacje o oprogramowaniu. Jak widać, mamy tutaj Androida 10, a poniżej wersję oprogramowania OPV, czyli Orange. My będziemy zmieniać na wersję Xeon. W tym momencie musimy uruchomić tryb programisty. Aby to zrobić, należy 4 razy kliknąć numer wersji. Jak widzimy, tryb programisty został włączony. Cofnij się o jeden krok do ustawień i poniżej, jak widzisz, mamy opcję programisty. Teraz wchodzimy w opcję programisty i włączamy debugowanie USB. Po wykonaniu tych czynności możemy podłączyć telefon do komputera. Zaleca się używanie kabla oryginalnego. Po podłączeniu telefonu klikamy zezwalaj. Krok piąty. Aby wykonać zmianę kodu CSC, musimy posiadać jeszcze login i hasło do programu SamKey. Dane te można kupić na przykład na stronie ebay.pl. Link przesyłam w opisie filmu. Po zakupieniu dostępu do programu, na adres mailowy podany podczas składania zamówienia otrzymujemy login i hasło. Teraz musimy zalogować się do programu SamKey. Krok szósty. Po zalogowaniu się do programu upewniamy się jeszcze raz, czy w telefonie mamy wyłączoną blokadę PIN oraz ustawioną blokadę ekranu na brak. Dodatkowo sprawdzamy, czy tryb programisty oraz debugowanie USB jest nadal włączone. Jest to bardzo ważne, gdyż bez tego program nie będzie dał rady przeprowadzić zmiany kodu CSC. Jeżeli wszystko jest ustawione poprawnie, przechodzimy do programu SamKey. Krok siódmy. Aby sprawdzić, czy program widzi nasz telefon, kliknij w przycisk Rate Info ADB. Po lewej stronie wyskoczą nam informacje o naszym telefonie. Musi być wszystko OK, tak jak u mnie.
Teraz wpisujemy kod CSC, na który chcemy zmienić. W moim przypadku będzie to kod XEO i zatwierdzamy przyciskiem Change CSC. W tym okienku klikamy OK. Jest to ostrzeżenie programu, czy wykonaliśmy przygotowanie telefonu, które przedstawiłem we wcześniejszych krokach. W kolejnym okienku program informuje nas, że zostanie pobrany jeden kredyt. Tutaj klikamy również OK. W tym momencie dla bezpieczeństwa nie dotykamy telefonu, kabla ani komputera do momentu restartu telefonu. Jak widzimy, telefon się zrestartował, a w programie wyskoczył komunikat "Operacja udana". Krok 8. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie, czy kod CSC został poprawnie zmieniony. W tym celu uruchom ustawienia w swoim telefonie i przejdź do zakładki Informacje o telefonie, a następnie Informacje o oprogramowaniu. Jak widać, kod CSC został poprawnie zmieniony z OPV na XEO. To wszystko. Jeśli podobał Ci się ten materiał, będę wdzięczny za łapkę w górę pod tym filmem. A jak chcesz być informowany na bieżąco o nowych filmach na moim kanale, zapraszam do subskrypcji kanału. Dzięki za oglądanie. Cześć!